też po walce z Kamilem Mindą. Na krótko, gdybyś ocenił po prostu to, co się wydarzyło i to, co oglądaliśmy przez trzy rundy. To ciężka walka, ale no myślę, że była do zrobienia. Mój błąd tam w tej trzeciej rundzie myślę, że zaważył o tym wszystkim. No głupi błąd i cóż. No myślę, że nie byłem na straconej pozycji. Myślę, że była walka w miarę wyrównana. Tam trafialiśmy, ja czułem też, że go podłączyłem. Tam chyba w drugiej rundzie przewróciłem go, byłem gdzieś tam na górze chwilę. Także myślę, że ta trzecia runda była jak najbardziej do dowiezienia, ale w sumie niczego nie brakło, tylko jakiś niepotrzebny tam rzut, który nie miał prawa wejść, bo jesteśmy spoceni i się musiał ślizgnąć. No cóż. Kilka razy śmiałeś się podczas walki. Z czego? No śmiałem się, jak zrobiłem ten rzut, bo wiedziałem, co zrobiłem. Jak czułem, że jest nade mną i będzie mi ciężko wyjść, bo to też wielki chłop. No ja się często uśmiecham, jak mnie nie trafiają, wiesz co. Ja czułem, że mnie nie trafią, ja byłem na odchyłce. No tak naprawdę mnie trafił jednym lewym prostym, z tego co ja pamiętam. I może gdzieś tam w jakiejś wymianie tam trafił mnie ze trzy razy, ale nie, to nie były takie strzały, żeby mnie gdzieś tam podłączyło. Tak? Ten klincz był wycieńczający? Odebrało ci to możliwości realizowania własnego gameplanu? Nie, no myślę, że ten klincz był bardziej wycieńczający dla niego niż dla mnie, bo on mnie tak naprawdę trzymał. Pod tym klinczem kopał te kolana tam na uda, one tak naprawdę nie wchodziły. Tylko ja oczywiście przespałem te klincze na ogół. Ja już kilka razy wyszedłem tak, jak powinienem, a większość przespałem, bo ja mam taki nawyk, że mi się dobrze stoi przy siatce. Ja lubię defensywną robotę. Tylko, że tą defensywną robotą się przegrywa walki. Gdybyś mógł skomentować te dwie sytuacje, czyli w moment, kiedy on zaatakował i dostałeś kilka ciosów, odpowiedziałeś jednym, przyklęknął, czułeś, że to weszło, można było tutaj coś jeszcze zrobić, żeby po prostu go wykończyć, i drugą sytuację, czyli ta Kimura, która nie weszła. No czułem, że go trafiłem, tak jak mówiłem, on tam uderzył ze trzy ciosy, to nie były lekkie ciosy, ja czułem, że to jest, są twarde, ale on żaden mnie nie podłączył ten cios. Czułem jak, nie czułem momentu, w którym go trafiłem, ale widziałem, że upadł na to kolano i tam brakło takiego jeszcze, takiego zrywu, żeby gdzieś tam to skończyć. A później ta Kimura za pleców, to tak sobie wymyśliłem przed walką, że jak będzie miał plecy, to złapię tą Kimurę. I ona często, naprawdę często wchodzi, tylko żeby był śliski i wyciągnął mi tą rękę. Myślę, że była dopięta nieźle. Kondycyjnie jak się czułeś? Czy to było jeszcze trochę pary po tych 15 minutach, czy jednak tam charakter przeważył i walczyłeś charakterem? Myślę, że byłem przygotowany kondycyjnie lepiej niż do wcześniejszej walki, chociaż tam nie miałem szansy, żeby to pokazać. I wiadomo, że byłem przemęczony po trzech rundach w ciężkiej. No nie ma, nie wiem, no to chyba w UFC się nie męczą, tak? Po trzech rundach, więc byłem gdzieś tam zmęczony, ale nie miałem tak, że mnie odcięło choćby na chwilę, tak? Że ja już miałem dosyć. Ja mógłbym zrobić jeszcze jedną rundę. Co prawda pewnie zrobiłbym ją już charakterem, a nie niewydolnością, ale nie było tragedii. Spędziliście razem w klatce, emocje już opadły, czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie wnioski się pojawiły w twojej głowie po tym pojedynku, co mogłeś zrobić, powiedzmy, inaczej, żeby jednak przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść? No nie robić tego ostatniego rzutu i ta walka była do wygrania, no nie, ja nie mówię, może mnie znokautował za 3 sekundy, tak, ja nie jestem pewien, że wygrał, ale ja po tym rzucie straciłem wszystko i dlatego się uśmiechnąłem, jak się przewróciłem, bo miałem na tyle siły, że czułem co zrobiłem i czułem, że to spieprzyłem, nie? Mieć możliwość stoczenia rewanżu z Kamilem, bo do tego momentu walka faktycznie była bliska i też fan lubi takie historie z rewanżami, jak to widzisz? No z nimi już rozmawiajcie, ja to już mówiłem w każdym wywiadzie, że ja się mogę bić z każdym i to, czy to będzie który tamkolwiek zawodnik z Fenu. No miło by było, jakby mi się udało zrewanżować, bo wiem, że ja nie przegrałem tej walki jakoś tam mocno, że on mnie zdominował i nie byłem w stanie nic zrobić. Mogło to tak wyglądać, że mnie dociskał do tej siatki i gdzieś tam był element jego dominacji, ale tak naprawdę dociskał mnie do tej siatki tylko wtedy, kiedy mi tam dobrze było plecami do tej siatki, tak? Jak jeszcze widać było, że jak już chciałem wyjść, to mi się zawsze na ogół udawało wychodzić, czy tam po ciosach, czy odepchnięciem głowy. Jaka szansa pojawiła, to chciałbyś wrócić szybko, czy jednak zrobić sobie przerwę kilka miesięcy na jakieś tam dopracowanie, czy raczej szybki powrót po to, żeby gdzieś tam postarać się o kolejne zwycięstwo? Nie wiem, no na pewno jak się będę bił raz na rok, tak jak się biłem ostatni raz z Bajorem, kiedy to było? No dawno. To gdzieś tam brakuje tego takiego obycia z klatką, tak? Niby cały czas jestem w treningu, coś robię, sparuję dużo, ale jednak duża gala i to wejście do klatki. Myślę, że im częstsze, tym lepsze. Nie? W takim razie częstych propozycji. Dziękujemy i powodzenia.